Niedziela cudów, jeden z największych przekrętów w polskim futbolu. Nie będę osądzał, kto był winny, a kto nie. Chcę tylko wam przedstawić, jak to wyglądało. Zapraszam do oglądania. Cała Polska to widziała. Tymi słowami podsumował ten dzień wiceprezes PZPN Ryszard Kulesza. Ale co tam się naprawdę wydarzyło? Zacznijmy od początku. Mamy 20 czerwca 1993 roku. W grze o Mistrzostwo Polski liczą się już tylko trzy zespoły. Legia, ŁKS oraz mający jeden punkt mniej Lech Poznań. Legia była wyżej od ŁKS-u w tabeli tylko dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu o 3 gole. Mecze ostatniej kolejki wyglądały następująco. Lech Poznań, Widzew Łódź, Wisła Kraków, Legia Warszawa oraz ŁKS Łódź, Olimpia Grudziądz. Już przed rozpoczęciem kolejki się wszystko zaczęło. Olimpia jako już zdegradowany klub postanowiła wyjść rezerwowym składem, natomiast właściciel Wisły obiecał piłkarzom 100 milionów złotych za zwycięstwo w tym meczu. Równowartość około 10 tysięcy obecnych złotych. O 17.00 rozpoczęły się wszystkie spotkania. Obowiązkowo ławki były wyposażone w radia tranzystorowe, więc każdy zespół wiedział, co się dzieje na pozostałych meczach. Jako pierwsza gola na 1-0 strzeliła Legia Warszawa. ŁKS odpowiedział na to dwoma bramkami. Brakowało im dwóch goli, aby przegonić Legię w tabeli. Po chwili Legia strzeliła na 2-0. Do przerwy ŁKS strzelił jeszcze jednego gola. 3-0 dla ŁKS-u, 2-0 dla Legii. W tym momencie Mistrzostwo Polski było dla Legii. Tuż po przerwie ŁKS strzelił kolejnego gola. Brakowało im tylko jednej bramki, aby przegonić Legię. I wtedy padł kolejny gol dla stołecznego klubu. W trakcie meczu kibice Wisły już coś czuli. Krzyczeli do piłkarzy, aby podzielili się z nimi pieniędzmi. Ostatecznie skończyło się wynikiem 6-0 i 7-1 w Łodzi. Lech zremisował swój mecz z Widzewem 3-3. Legia została mistrzem Polski 1992. 1993. Do czasu. 21 czerwca odbyło się zebranie PZPN wymuszone przez UEFA. Stosunkiem głosów 5-4 Legia, ŁKS, Wisła i Olimpia zostały ukarane grzywną 50 tysięcy dzisiejszych złotych. Jednak PZPN nie powiedział ostatniego słowa w tej sprawie. 10 lipca kolejne spotkanie PZPN, tym razem z udziałem delegatów. Zdania były podzielone w tej sprawie. Dla części była to oczywista korupcja, dla innych nie było na to żadnych dowodów. Zarzucano dziennikarzom niesprawiedliwe oskarżenia. Potwierdzeniem tego miały być opinie sędziów i protokoły pomeczowe. Ostatecznie stosunkiem głosów 68-20 postanowiono anulować mecze w Łodzi i Krakowie. To sprawiło, że mistrzem Polski został Lech Poznań. Każdy z tych zespołów miał 47 punktów, jednak to poznaniacy mieli lepszy bilans bramkowy. Legia wystosowała oficjalną prośbę do Lecha, aby zrzekł się tytułu mistrzowskiego. Ci jednak nie zamierzali tego zrobić. Po latach Legia dwukrotnie wystosowywała pismo do PZPN o przywrócenie jej tytułu. Dwukrotnie prośba została odrzucona. Mistrzem z tego sezonu do dzisiaj jest Lech Poznań. Po latach wyszło coraz więcej faktów z tego meczu. Coraz więcej osób związanych z Wisłą przyznaje, że to był dziwny mecz. I coś się z nim nie zgadzało. Jednak nikt nie chce przyznać, aby brał w tym udział. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Proszę też kibiców każdego z zamieszanych zespołów o szacunek do pozostałych klubów. Dziękuję też Achito za udział w tym odcinku. Zapraszam do zostawienia łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji, aby być na bieżąco. Trzymajcie się, cześć!